Dzień dobry, dzisiaj rozmawiamy o Oldze Tokarczuk z redakcją młodoliterackiego, ale właściwie chyba nie tylko literackiego, kulturalnego pisma Stoner Polski. Ze mną rozmawiali będą jej redaktorzy Mateusz Górniak i Patryk Kosenda. Zacznę od razu pytaniem związanym z tematyką waszych tekstów, za pomocą której próbowaliście czytać Olgę Tokarczuk. Dlatego, że pojawiały tam się kategorie, zarówno w szkicu Mateusza, jak i Patryka, ze sobą związane. Z jednej strony pisaliście o fantastyce, o kwestiach gatunkowych, ale przede wszystkim zainteresowało mnie to, jak używacie kategorii dziwności. Dlatego, że zdaje się, że obaj mieliście problem z tym, że Olga Tokarczuk dziwność używa w trybie narzędziowym, pretekstowym, wykorzystuje dziwność po to, żeby zająć się innymi tematami. Stanowiło to dla was kwestię problematyczną i dlatego zastanawiam się, czy moglibyście coś więcej powiedzieć na temat dziwności w ogóle. Jeżeli dziwność używana narzędziowo jest problematyczna, to jakie zyski mamy w takim razie z wykorzystywania dziwności w kulturze w sensie autonomicznym? Po co nam w kulturze? W literaturze, ale też szerzej w innych tekstach kultury, dziwność, jakie pożytki z dziwności płyną? Ja nie tyle miałem problem z samą narzędziowością, co z tym, że cała dziwność była wpleciona w maszynerię, która daje się bardzo łatwo przeczytać i zdekonstruować. Że dziwność jest wpleciona w narrację i użyta do sformułowania takiego bardzo wypaszczonego przekazu literatury środka i nie stanowi kategorii zawierającej się samej w sobie, kiedy może być najciekawsza dla kultury właśnie w tym momencie, kiedy dziwne zjawisko w literaturze czy w kulturze zawiera się samo w sobie i wtedy rzeczywiście jest w stanie generować jakiś afekt, który niepokoi, a u Olgi Tokarczuk miałem wrażenie, takiej narratorki, która ma wszystko pod kontrolą i posługuje się pewnymi bardzo sprawnie. I to jest ciekawe, że rzeczywiście widać tam bardzo dobrą, bardzo duży kunszt warsztatowy, ale jest to dziwność wpleciona w taką neoliberalną, nawet nie walkę, co formułowanie jakichś neoliberalnych tez, którymi ten rodzaj pisania wywindował ją trochę do Nobla, który jest bardzo bezpieczny. Równolegle Nobla otrzymał Handke, który sprawił bardzo dużo kontrowersji, gdzieś się o tym na świecie rozmawia. I on jest całkowicie, stoi w całkowitym przeciwieństwie do Tokarczuk, ponieważ jest pisarzem dyskomfortu. Ale wracając do samej dziwności, która u Tokarczuk jest podporządkowana tego typu maszynerią, ja na przykład myślę o Leo Lipskim, gdzieś powołując się na polską tradycję, który szuka w dziwności nie tyle na przestrzeni jakiejś ideologii, co ciała i generując w ten sposób niepokój, rzeczywiście pojawia się bardzo duże pole afektów. To nie jest tak, nie poddaje się to tak jednoznacznej lekturze, która ma doprowadzić do jakiejś puenty, która jest bardzo czytelna i wypowiedziana z jakiegoś piedestału. To znaczy, też powiem z perspektywy właśnie naszego czasopisma, to znaczy Stoner Polski traktuje dziwność, powiedzmy, jako afirmację odmienności, jako zgody na bunt. Większość estetyk, które składają się na, powiedzmy, na jakąś zbiorczą estetykę stonerową, czyli czy to będzie weird, czy to będzie bizarro, camp, surrealizm, sztuka queerowa, one wszystkie są, krążą wokół tej dziwności. Natomiast u Tokarczuk mam wrażenie, że używanie tej dziwności przez nią maskuje jakby tę miałkość tego zaplecza intelektualnego tej twórczości i ta dziwność nie pracuje tak naprawdę, tylko wyzyskuje w tym momencie.
No i to jest według mnie problem, że nawet nie to, że jest wykorzystywana narzędziowo, tylko że w sensie ma przykrywać po prostu, jest to dziwność dla dziwności, nie dla do tego, żeby ta dziwność pracowała w tekście. To jest bardzo ciekawe i pozwolę sobie to pociągnąć, dlatego że z jednej strony Mateusz powiedział o tezach neoliberalnych, które są przez tę dziwność podpierane i chciałabym poprosić o doprecyzowanie. Właściwie jakie tezy neoliberalne w Tokarczuk podpiera tą estetyką dziwności? Na przykład jej polityka tożsamościowa, która jest oparta na bardzo dużej binarności płci w zasadzie. I ja myślę, że myślenie o dziwnościach, czy myślenie świata dziwnościami, queerowanie go na jakieś potrzeby refleksji, nie godzi się na taki podział i patriarchat widzi też tam, gdzie pojawiają się takie jednoznaczne kategorie, na których pracuje Olga Tokarczuk, czy też opowiadań bizarnych, o których pisałem, w którym pokazuje robota i on jest pokazany jako zwyczajna rodzina, jako członek rodziny, która jest w jakiś tam sposób nienormatywna, ale jest to zapisane za pomocą pewnych wykładni i szokowania pewnego rodzaju czytelnika, który jest w stanie zadowolić się tym, że dostaje bardzo prosty obraz czegoś, co nie jest uznawane za ten konserwatywny model rodziny, ale nie ma to już na przykład życia. I to jest taki... Zaczęliśmy od dosyć politycznej rozmowy Olgi Tokarczuk, a to jest zarzut całkowicie czytelniczy, że tutaj jakby ta dziwność nie ma przestrzeni do zaistnienia, do generowania afektu. Właściwie, że jest płaska, prawda? Tak. O to by chodziło w tym zarzucie, że nie komplikuje wystarczająco mocno... I to w zasadzie takiej płaskości, która nie pozwala wejść w siebie, a niekoniecznie takie jak na przykład u Ballarda, który też jest w jakiś sposób pisarzem i dziwności, i płaskości, tylko mieli technologię razem z ciałem w tej jednej przestrzeni. Ważne wydało mi się to doprecyzowanie, którego użył też Patryk, że dla Tokarczuk dziwność jest dziwnością dla dziwności, bo po lekturze waszych tekstów miałam być może pobieżne, być może zbyt pospieszne wrażenie, że właśnie to, co postulujecie, byłoby postulatem dziwności dla dziwności, właśnie autonomicznej dziwności, dziwności czysto estetycznej. Teraz widzę, że to jest, że problem jest nieco bardziej skomplikowany. I pozwolę sobie zadać pytanie Patrykowi. Ponieważ ty, Patryk, problematyzowałeś w swoim tekście też kwestię gatunkowości, tego, że Tokarczuk z jednej strony gatunkom umniejsza w swojej mowie noblowskiej, a z drugiej strony z gatunków zdecydowanie czerpie. I zastanawiam się, czy wychodzi z tego taki postulat krytyczny, taka projekcja krytyczna, że gdyby recepcją Olgi Tokarczuk pokierować odpowiednio dobrze, to Tokarczuk mogłaby nam się przydać do tego, żeby wyciągać na światło dzienne i doceniać to, co do tej pory dezawuowane w kulturze? Czy o to by ci chodziło? Jeżeli tak, to jak miałaby taka recepcja wyglądać i jakie mielibyśmy z niej pożytki? To znaczy tak, zacznę od tego, że Olga Tokarczuk przyznawała jeszcze niedawno wprost, że jest pisarką fantastyczną, tylko opowiadała o tym na łamach nowej fantastyki, czyli periodyku, który raczej nie wychodzi poza fantastyczny fandom, poza tą bańkę. Natomiast właśnie po już otrzymaniu Nagrody Nobla uchyla się od tego twierdzenia, że jest pisarką fantastyczną, właśnie mówi, że to nie chodzi o to, żeby precyzować, jaki to jest gatunek, albo w ogóle, że gatunkowość jest niepotrzebna. No ale to wynika, wydaje mi się, głównie z mechanizmów rynkowych, że przez mainstreamową krytykę powieści, znaczy twórczość gatunkowa nie jest tak określana, żeby nie zaniżać jej wartości, powiedzmy, nie wpływać na wyniki sprzedaży, żeby nie ujmować tego, że to jest prawdziwa sztuka. To znaczy na przykład powieści fantastyczne nazywane są, powiedzmy, nie wiem, ucztą wyobraźni albo wysublimowaną baśnią, tylko po to, żeby nie powiedzieć wprost, to jest fantastyka, bo wtedy to będzie wrzucone do jednego worka z
no powiedzmy z nie wiem, z jakimiś taśmowymi produkcjami fantastycznymi, których też jest przecież sporo. Natomiast dopóki to się nie zmieni, dopóki właśnie tak influencerzy i recenzenci mainstreamowi nie będą wprost przyznawać, że powieść, że twórczość gatunkowa, że literatura gatunkowa, w tym fantastyczna, też może być wybitną sztuką, do tej pory pisarze, którzy tworzą głównie powiedzmy gatunkowo, albo nie będą należycie doceniani i opłacani, nie będą poważnie traktowani czytelnicy takiej literatury. No i do tej pory będzie też sporo takich transferów, gdzie pisarze skupieni na przykład na fantastyce próbują swoich sił z różnym skutkiem w powieściach obyczajowych, czyli w literaturze pięknej, tak jak to jest nazywane, z tego względu, że bo chcą być poważniej traktowani na rynku literackim. Natomiast właśnie to co może nam zmienić ta recepcja, to właśnie większe docenienie po prostu pisarzy, autorów. To jak na poziomie praktycznym miałaby zmiana recepcji wyglądać? Co musieliby zacząć zauważać krytycy? Czy chodziłoby o to, żeby krytycy na przykład recenzując książki noblistki wpisywali je w tradycję fantastyczną? Tak, myślę, że to właśnie z głównych postulatów mojego tekstu, tak to właśnie bym sobie wyobrażał. Pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie Mateuszowi, który puentuje swój tekst takim no, naprawdę mocnym zdaniem, mocnym stanowiskiem. Zacytuję to. Konfrontując owo przemawianie z piedestału z programowymi założeniami czułości wobec innego, dostrzegamy w noblistce pisarkę, która wciąż pozwala sobie na uprawianie humanizmu z uprzywilejowanej pozycji przewodniczki, a nie współpodróżującej. Zastanowiło mnie to dlatego, że w całym tekście analizowałeś właśnie strategię estetyczne Tokarczuk i wyciągasz ten wniosek na poziomie właśnie, wyciągasz ten wniosek z analizy poziomu estetycznego. Pytanie, czy zauważasz to też w treściowym wymiarze powieści czy twórczości Tokarczuk, że faktycznie ta empatia Tokarczuk to jest jakaś przykrywka, która ma skrywać pod spodem moralizatora, poetę doctus. Tak, ja właśnie myślę, że to jest taka figura poetus doctus, tylko już w estetyce telewizji śniadaniowej, a ta cała empatia czy współczucie dla innego jest zapewnianiem sobie komfortu trochę w tym kierunku i pisząc ten tekst i badając zabiegi narracyjne gdzieś, które pracują na dziwności, chciałem zobaczyć, jak generowana jest ta ostateczna treść i co z niej wynika. I rzeczywiście były to bardzo sprawnie napisane opowiadania, które zawsze kończyły się tym jednym wnioskiem i ta dynamika strasznie mi przeszkadzała, bo jeśli miałbym myśleć myślę na co dzień o dziwności w literaturze, jako orężu do mapowania rzeczywistości i opuszczania terytoriów, queerowania jej, powiększania pewnych obszarów, żeby móc im się przyjrzeć, szukania jakichś nienormatywnych soczewek, a takie humanistyczne, starohumanistyczne wnioski, ja nie jestem w stanie im uwierzyć teraz w 2020 roku jeszcze, w czasie nowej normalności. Nie? Mam wrażenie, że to jest już no nie dziś, nie tu i nie teraz. Okej, ostatnie bardzo krótkie pytanie, szybka piłka. Panowie, gdybyście mieli opublikować fragment z Olgi Tokarczuk w Stonerze Polskim, przecież zauważacie u niej potencjał fantastyczny czy potencjał wykorzystywania dziwności, jaki fragment byście wybrali? Ja bym znalazł jakiś zajawkowy opis konia w księgach Jakubowych. I myślę, że to byłoby super. Po prostu koń opisany przez Olgę Tokarczuk, no opisowo, szczególnie w tej powieści, jest wyśmienita i gdyby taki koń stał na łamach Stonera Polskiego, to chyba byłoby super. Być może, ja myślę o takim opowiadaniu profesor Andrews w Warszawie. Tam był taki fajny, duchologiczno weirdowy klimat. Myślę, żeby się wpisał w to, czego szukamy w Stonerze. Okej, bardzo Wam dziękuję za rozmowę.